To jest ciekawe miejsce tutaj, bo na ogół historyczne sezony to są takie, że się zdobywa coś, czego się nigdy nie zdobyło. A tu jest troszkę odwrotnie, że no, historycznym jest to, że nie zgarnęli się wszystkiego. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby reprezentanci rekordu, odniosę się do rozgrywek chłopięcych, nie występowali w finałach Mistrzostw Polski. My to przyjmujemy jako naturalną kwestię, ale nikt tak nie może powiedzieć, żaden z prezesów klubu, że zawsze na tych mistrzostwach jesteśmy. Generalnie, jak sobie to policzyłem, to mniej więcej w 80% znajdujemy się na miejscach medalowych. Więc to też jest niesamowita sprawa. Złotych medali mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast czasami nam się pewne rzeczy nie udają. Kategoria wiekowa U17 i U19, w których nie zdobyliśmy medali, a w jednej z tych kategorii U17 to się zdarzyło pierwszy raz w historii, a w drugiej kategorii po raz drugi w historii. To bardzo rzadka sytuacja. No ale to też powoduje, że mamy nad czym pracować i z pewnością ileś tej pracy trenerzy, jak również zawodniczki, zawodnicy do tego dołożą. Poproszę wiceprezesa zarządu pana Jarosława Krzystolika o wniesienie okolicznościowego kosza ze sneakersami. Starsza część młodzieży zapewne pamięta taką reklamę, w jakim to celu. Młodzi mogą już tej reklamy nie pamiętać. To tak, żeby nie gwiazdożyć, moi drodzy.